17 grudnia w Chorzowskim Centrum Kultury podsumowano tegoroczną edycję Innego Grania. Jest to cykl koncertów zapoczątkowany w 2009 roku, do którego zapraszani są najciekawsi młodzi przedstawiciele sceny alternatywnej. Podczas ostatniego w tym roku koncertu wystąpili Hypersonic, Czary Mary, Koszmary i Ćmy oraz zespół Yuga. Już czwarty rok się kończy, jak robimy inne granie w HCK, tutaj w Chorzowie, w Chorzowskim Centrum Kultury. Średnio robimy tak w okolicach 9 koncertów w roku. Nie licząc wakacji, raz na miesiąc pojawiają się tutaj trzy fajne zespoły, pojawia się troje fajnych artystów, przede wszystkim od nas, z województwa śląskiego, ale też z całej Polski. Ja się bardzo cieszę, że te koncerty tutaj są, bo jakby z jednej strony jest to fajna opcja dla zespołów, często młodych, które po raz pierwszy grają na dużej scenie, po raz pierwszy mają profesjonalne światła, zawodowy dźwięk i tak dalej. I kilku artystów, muzyków mówiło mi, że jakby po raz pierwszy tak naprawdę słyszeli to, co grają. Tutaj są fajne, naprawdę zawodowe, profesjonalne warunki i to jest dobre dla artystów. Z kolei dla odbiorców jest to dobre, bo w dobrych warunkach i w miłym otoczeniu mogą sobie słuchać dobrej muzyki. Tegoroczny finał cyklu koncertów połączono z Falami Fest, corocznym podsumowaniem działalności śląskiego wydawnictwa Falami. Robiliśmy już Falami Fest w Kinoteatrze Rialto, robiliśmy w podziemiu w kopalni Guido, aczkolwiek 2 lata temu robiliśmy Falami Fest na innym graniu również i wyszło bardzo fajnie. Myślę, że teraz też wychodzi bardzo fajnie. Ostatnim zespołem, który zaprezentował się w tym roku na innym graniu, był Hypersonic. Zaczęliśmy początkiem 2012, wydaliśmy jednego singla, to był początek roku, a potem tak naprawdę od maja, czerwca zaczęliśmy normalnie koncertować. Ten rok był bardzo dobry, 2013, który właśnie nam się kończy. Zagraliśmy prawie 20 koncertów za granicą, z tego większość w Wielkiej Brytanii jako support legendarnej grupy Hawkwind. Znakomite koncerty. A sama końcówka roku, czyli Grand Prix na festiwalu wideoklipów Yacht Film, to oczywiście jest nagroda dla autorów tego teledysku, czyli dla Magdy Drobczyk i Michała Kopaniszyna. Ale jednak jest to teledysk do naszej piosenki, prawda? Więc wszyscy się z tego cieszymy. Jest to duży sukces, jest to bardzo duże osiągnięcie. Grać w zespole, który ma najlepszy klip w Polsce w tym roku, to jest fajne uczucie. Jak się dziś czujesz, już tu nie pracujesz? Jak się dziś czujesz, już tu nie pracujesz? Jak się czujesz?